Oglądała księdza droga powołania. W moim przypadku nie było to takie radykalne jak w niektórych, że mówią, że nagle usłyszeli głos Pana Boga, jakaś taka znacząca sytuacja w ich życiu. U mnie było dosyć taka stabilizacja, proces, kiedy wsłuchiwałem się w głos Pana Jezusa, który zapraszał mnie do tego, aby pójść za Nim. I to już było na początku szkoły podstawowej, po pierwszej komunii świętej kiedy zostałem ministrantem wkroczyłem w szeregi ministranckie zachwyciłem się też taką postawą kapłana który posługiwał w mojej parafii rodzinnej i mówię panie boże chcę być taki jak on chcę iść i taką drogą jak on więc myślę że to taka fascynacja to już właśnie był ten początek szkoła podstawowa później ten głos raz był silniejszy raz słabszy ale gdzieś zawsze towarzyszył Później wyjeżdżałem na rekolekcje powołaniowe do naszego łódzkiego seminarium, aby rozeznać, czy rzeczywiście Pan Bóg zaprasza mnie, aby wkroczyć do seminarium, aby pójść Jego drogą. Zdecydowałem się, odpowiedziałem: Panie Boże, jeżeli jest taka Twoja wola, spróbuję, pójdę. I tak znalazłem się w seminarium. Chcę zostać księdzem, ponieważ? Ponieważ chcę przybliżać ludzi do Pana Boga. Podczas udzielania święceń w katedrze rok temu, święceń diakonatu, arcybiskup mówił, żebyśmy, jak będziemy już leżeć na, na dywanie, na posadce, żebyśmy się wtopili w tą posadzkę, żeby było jak najmniej nas. I właśnie wtedy te słowa odegrały taką znaczącą rolę w moim życiu, żeby być takim pomostem pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi, żeby mogli za pomocą Moje osoby przybliżać się do Pana Boga, żeby mogli odkrywać Jego miłość, żeby mogli zafascynować się tym, czym ja się fascynuję, że właśnie Jezus jest najlepszym przyjacielem, że jest najlepszym Ojcem, który zawsze chce naszego dobra. Czego ksiądz boi się w kapłaństwie? W kapłaństwie boję się przede wszystkim tego, że mogę zasłonić mojego Pana. Że mogę zasłonić Jezusa, którego kocham całym sercem, że to ja będę się wywyższał, a on będzie gdzieś w cieniu. I tego boję się, żeby nie przykryć ludziom Chrystusa. Chcę właśnie pokazywać go, że On jest pierwszy, że to On działa przeze mnie. I tego boję się, żeby nie zgorszyć swoją postawą i żeby nie zakryć Pana Jezusa. W kapłaństwie chciałbym zająć się no, te plany są dosyć szerokie. Czym ja bym się chciał zająć? To jest oczywiście gdzieś tam moje pragnienie. Pierwszym jest na pewno działanie z ludźmi. Bycie na parafii, bycie w różnych grupach parafialnych, bycie z ministrantami, z różnymi grupami. To jest pierwsze. A drugie to może jakieś środowisko dosyć specjalistyczne, myślę o więziennictwie. Eucharystia jest dla mnie. Chcę ją sprawować, ponieważ Eucharystia jest dla mnie najważniejszym momentem każdego dnia. Jest tym momentem, kiedy spotykam się osobowo z Jezusem, którego biorę, przyjmuję do swojego serca. Jest tym, co mnie napełnia, co mi daje siłę co pokazuje mi, jak mam działać. Tym jest dla mnie Eucharystia. Spowiedzi i sakrament pokuty chcę sprawować, bo? Bo chcę, żeby rozlewała się łaska miłosierdzia, którą daje Pan Bóg przez moją osobę, żeby poprzez nawrócenie człowieka przyłączyć go do Pana Jezusa. Żeby pokazać mu, że Pan Bóg nie jest tym złym, który nie chce nam przebaczyć naszych słabości, naszych win, ale że jest tym Ojcem, który każdego kocha, który e, każdego szanuje i że każdy jest dla niego ważny, żeby to miłosierdzie rozlewało się, żeby człowiek mógł każdego dnia powstawać ze swoich słabości, ze swoich upadków e, i być blisko, blisko Pana Jezusa.